Legenda o skarbniku. Tekst Julian Brudzewski. Dawno temu na Śląsku, może przed 100 laty, żył sobie biedny chłopiec, który nie miał taty. Jego tato zginął gdzieś w kopalni na dole. Została tylko mama, co była aniołem. Młodszych braci i sióstr miał Jorguś 7. Był najstarszy. Chciał zostać rodziny podporą, bo wszyscy byli biedni i brak było chleba i bardzo się kochali, a żyć jakoś trzeba. Kopalnia to sposobność, by zarobić grosik, a wtedy górnik lampkę na oliwę nosił, by podziemnych chodników rozświetlać pomroki, konie ciągnęły wózki w kopalni głębokiej. Jorguś błaga sztygara, ze strachu zdrętwiały, by dał pracę w kopalni, choć jest zmizerniały. Sztygar w końcu się zgadza, lecz stawia warunek. Jorguś urobi taki, jak inni, ładunek. Jeśli w ciągu tygodnia mu się nie powiedzie, będzie musiał stąd odejść i nadal żyć w biedzie. Jorguś nie ma wyboru, warunek przyjmuje. Już następnego ranka na przodku wędruje. Mija właśnie dzień 3, Jorgusia na dole, jakże mało urobił w tak ciężkim mozole. Jorguś siada na wielkiej czarnej węgla bryle, płacząc gorzkimi łzami. Nie urobię tyle. Nagle siwiutki starzec wyłania się z cienia i ciepłym głosem pyta o powód zmartwienia. Jorguś, łzy połykając, powiedzieć się stara o biedniej rodzinie, o warunku sztygara. Gdy w sekrecie zachowasz nasze tu spotkanie, wtedy ja ci ułatwię węgla urabianie. A podzielisz się ze mną, bardzo o to proszę, równiutko po połowie zarobionym groszem. Jorguś, rzecz oczywista, na układ się zgodził i teraz z wielką chęcią do pracy przychodził. Przez kolejne dni starzec dzielił z chłopcem pracę, jakby nie był staruszkiem, a młodszym siłaczem. Sztygar wielce się dziwił, skąd w chłopcu ta siła, ale słuszna zapłata zawsze na czas była. Dnia 7 oznajmia sztygar osłupiały, że Jorguś na kopalni ma już miejsce stałe. Potem sztygar odchodzi i gdzieś w mroku znika. Nagle starzec się zjawia zza rogu chodnika. Masz więc pracę, bo to ci chodziło po głowie. Teraz podział zarobków równo po połowie. Jorguś myśli. Dla mnie to zbyt wiele połowa, przecież na większość węgla to starzec harował. Dla mnie tyle, by jutro był chleb na śniadanie. Cała reszta należna jest wam, dobry panie. Starzec patrzy na chłopca, siwą brodę gładzi. Weź wszystko. Mnie nie trzeba pieniędzy gromadzić. Bądź zawsze tak uczciwy, jak teraz za młodu. A już nigdy nie zaznasz troski ani głodu. Wtedy starzec się rozwiał, jakby z mgły utkany. Jorguś wreszcie zrozumiał, że jego kompanem był sam skarbnik, o którym słyszy się tak wiele. Sam kopalniany władca był mu przyjacielem. Kiedy Jorguś powrócił do mamy, sióstr, braci, szczęście wnet zagościło w tamtej biednej chacie. Jorguś do końca życia zawsze był uczciwy i choć żył bardzo skromnie, był przecież szczęśliwy.